Paella. Pierwszy raz jadłem na mojej pierwszej wycieczce do Hiszpanii. Pojechałem tam autostopem mając lat 17. Zakochałem się w niej bez pamięci. Od tamtej pory jadłem ją wielokrotnie. Wielokrotnie też przygotowywałem. Dzisiaj moja wersja dopracowana. Zacznę od przygotowania pałek z kurczaka. Mocnym uderzeniem noża odcinam końcówki, lekko je obciągam, posypuję solą i papryką słodką. Dokładnie mieszam rękami. Oczywiście jeszcze dodaję oliwę z oliwek. Na chwilkę odstawiam, żeby dać szansę przyprawom popracować i rozgrzewam patelnię z oliwą i układam nasze kurczaczki. Po więcej ciekawych naszych wideo przepisów zapraszam Was na naszą stronę www.kulinarnatv.pl. A ja szybko wracam do naszej paeli. Cebulkę, dymkę kroję w drobną kostkę. Obsmażone pałki z kurczaka, w środku są jeszcze surowe, ściągam z patelni i na tą samą patelnię wrzucam pokrojoną cebulkę. A kiedy się już zeszkli, dodaję ryż. Używam ryżu arborio do risotto. Smażę razem z cebulą i mieszam przez około 2 minuty, po czym dolewam bardzo ważny składnik i pyszne, białe wytrawne wino. Oczywiście wszystko razem mieszam. W czasie, kiedy ryż wchłania aromaty winka, przygotuję warzywa. Biorę się najpierw za paprykę, kroję ją w paseczki. A po warzywach czas na kalmara, kroję go w krążki. A teraz czas na obowiązkowy smak paeli, który nam ją bardzo mocno uszlachetni. Najdroższa przyprawa świata, szafran. Rozpuszczam ją nieco w bulionie, mieszam i dodaję do ryżu. Szafran doda barwy naszej paeli, a także tego niesamowitego aromatu, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszystko razem mieszamy, tak jak w klasycznym risotto, dodając stopniowo bulionu. Ja używam oczywiście bulionu drobiowego. Większość potraw z owoców morza idealnie komponuje się ze smakami pikantnymi. Muszą mieć tam swoją ostrość i charakter. Kroję papryczkę chili i nie poskąpię też jej mojej paeli. Dorzucam też wcześniej pociętą w paski czerwoną słodką paprykę. Doda nam słodyczy. I dodaję obsmażone pałki z kurczaka, które czekały na swoje drugie wejście. Podlewam tym razem nieco większą ilością bulionu. Wszystko razem mieszam. Do tej pory pobawiliśmy się z różnymi produktami, a teraz czas na te poważne, które przeniosą nas do słonecznej Hiszpanii. Owoce morza. Krewetki wyłącznie najlepszej jakości. Ja używam Black Tiger w pancerzykach o rozmiarze 16-20. Koniecznie surowe. Nie kupujcie tych gumowych, gotowanych, bo zepsujecie sobie paję. Obieram je z pancerzyka. Jak widać, łatwo to się robi. Przecinam na grzbiecie i wyciągam żyłkę, jelito. Oczyszczam ją. I takie wstępnie obrobione przekładam do miseczki i przyprawiam dosyć mocno solą i papryką czerwoną słodką. Mocno nacieram rękami. W tym czasie oczywiście cały czas pilnujemy naszą paję, co trochę ją mieszamy. Teraz dorzucamy fasolkę szparagową pociętą. A na patelni obok rozgrzewamy oliwę z masełkiem i dodajemy nasze przyprawione krewetki, a także lekko posolone kalmary. Smażymy je razem przez 2-3 minutki, po czym dodajemy do paeli. Wszystko razem dokładnie mieszamy, delikatnie tym razem. Paella nam cały czas rośnie, wchłaniając płyn. Dookoła układamy małże, oczyszczone. Pamiętajmy, używajmy tylko tych zamkniętych. A jak już się uporamy z tą naszą piękną kompozycją, to wkładamy całą patelnię do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 5 minut. I wyciągamy, układamy cząstki limonki, puszczamy flamenco i chwytamy byka za rogi. To znaczy zabieramy się za jedną z najwspanialszych uczt świata. Ta paella na pewno przysporzy Wam bardzo szeroki uśmiech i doda uczucie błogości, ale najpierw koniecznie musicie ją zrobić w domu.